witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj chciałam Was zaprosić na ulubieńców. W sumie nie wiem jakiego miesiąca, w sumie ostatniego czasu chyba myślę, że tak, taką nazwę dam temu filmikowi, z tego względu, że ja takich regularnych ulubieńców Wam nie nagrywam, bo nie wprowadzam dużej ilości kosmetyków nowych, a jeśli nawet coś tam wprowadzam, no to nie są to kosmetyki, może nie zawsze, ale często zdarza się tak, że nie są to kosmetyki takie, można powiedzieć, warte ulubieńców. Gdzieś tam się przewijają przez makijaż, przed Get Ready, coś tam o nich powiem, ale nie są to kosmetyki na mianę ulubieńców, więc zawsze wybieram takie, które mi się fajnie sprawdziły co jakiś czas i taki filmik dla Was robię. I co, moi drodzy, najpierw zanim zacznę, powiem, co mam na ustach, bo mogą pojawić się pytania. Jest to szminka z Velvet Mate, z Velvet Matte, tak, z Golden Rose numer 01, taki brązik, coś takiego właśnie Get Ready dzisiaj Wam robiłam z tym makijażem. No i ta szminka też tam się pojawiła, ale uprzedzę pytania, bo możecie być zainteresowane. I co, moi drodzy, zaczniemy standardowo od pielęgnacji. Najpierw dwa kremy do twarzy. Krem z Oriflame, to jest seria Optimals z fioletowymi zakrętkami, dzień i noc. I powiem Wam szczerze, że naprawdę bardzo fajnie mi się te kremy spisywały i na dzień. Fajnie mi nawilżał moją buzię, czułam się bardzo komfortowo, fajnie mi się utrzymywał makijaż. Naprawdę takie fajne, zwykłe, proste kremy. Ja nie wiem, jakie one mają tutaj dokładnie skład, co one mają zrobić z buzią. Ja od kremu wymagam tego, żeby moja buzia była nawilżona, żeby nie była ściągnięta i żeby makijaż, który mam w ciągu dnia, utrzymał mi się dobrze. Ten na dzień właśnie to robił. Jeśli chodzi o ten na noc, on jest taki troszeczkę jakby bardziej bogatszy, tak? Ma taką bogatszą konsystencję, taki jest gęściejszy bardziej, taki po prostu bardziej treściwy. Jest to wyczuwalne już w konsystencji. Bardzo ładnie nawilża, pozostawia takie delikatnie, może nie tyle co tłusty film, ale tak twarz się bardzo mocno świeci. Później oczywiście to się wchłania, ale na początku jest coś takiego na twarzy. Bardzo fajnie nawilżają, bardzo fajnie moją twarz pielęgnują i to od nich oczekiwałam. Czy akurat do tych konkretnie wrócę, to nie wiem, bo ja lubię testować nowości, ale jeśli zastanawiałyście się, to bardzo Wam polecam. Ten na dzień, widzicie, zużyłam. Jakoś częściej go używam. Miałam chyba coś na noc i ten bardziej... Znaczy on jest w połowie zużyty, ale troszeczkę mniej go używam niż tego na dzień, dlatego też jeszcze go mam. Bardzo przyjemnie mi się go je stosowało. Jeśli tam kiedyś się zastanawiałyście, to naprawdę są bardzo, bardzo fajne te kremy. Dalej, moi drodzy, Bielenda Super Power Mezzo Serum, aktywne serum nawilżające każdy rodzaj cery i to jest i na noc, i na dzień. Ja też tak stosowałam ten produkt, ma pipetkę, ja po prostu uwielbiam produkty z pipetką. Dostałam ten produkt od mojej Edzi i już widzicie, zużyłam większość opakowania. Używałam tak dwie kropelki, bo tak jakoś lepiej się czułam, komfortowo. Jedna kropelka taka była troszeczkę za mało, jednak stanowczo za mało dla mojej twarzy. Nawilża, napina, ale w bardzo przyjemny sposób, nie ściąga. Dla mnie ściągnięcie buzi właśnie kojarzy się z czymś takim, wiecie, nieprzyjemnym, tak jakby ta skóra była przesuszona. On napina, wygładza i do tego nawilża. Bardzo fajne, bardzo przyjemne serum. Nie wiem, myślę około 20, maksymalnie 20 zł. Oczywiście najpierw nakładałam to serum, później nakładałam krem. Bardzo fajnie mi się spisuje. Broń Boże, nie przetłuścił mi twarzy, broń Boże, też jakoś mocniej jej nie nawilżył, że coś tam się z nią działo. Myślę, że był akurat taki komfortowy dla mojej buzi. Jeśli chodzi dalej o produkt na twarz, to też marka Oriflame i to jest seria też Optimals, taka chyba nowość, jakoś dwa katalogi wcześniej, czy nawet trzy, do właśnie weszły te, taki, to jest była chyba emulsja, coś tam jeszcze, jakieś dwa albo trzy produkty z tej serii. Aqua Charge, Aqua Charge, nie wiem. On ma tutaj SPF 15, to jest emulsja rozświetlająca, czyli oczywiście standardowo krem i na to tą emulsję, jak się krem wchłonął, to tą emulsję nakładałam. Ona jest biała, mnie to troszeczkę zdziwiło, bo produkty takie rozświetlające kojarzyły mi się z taką konsystencją żelową, taką przeźroczystą i w środku takie, wiecie, były opalizujące drobinki i one właśnie odbijając światło rozświetlały naszą twarz, a tutaj ona jest biała i ona faktycznie daje taki efekt rozświetlenia, dodatkowo fajnie nawilża, ładnie utrzymuje mi makijaż, bardzo przyjemnie mi się ją stosuje i mam właśnie wrażenie, że ona dodatkowo dodaje takiego glow do mojego makijażu i też mogę Wam ją polecić. Już dosyć sporo jej zużyłam, używam jej codziennie, bardzo lubię taki efekt na mojej buzi. Jakbym nie miała przebarwień, to myślę, że stosowałabym taką emulsję na twarz i wytuszowałam rzęsy i tylko tyle. Latem naprawdę fajna opcja, ale ona chyba weszła pod koniec lata do katalogu niestety. Jeśli chodzi o moje usta, to dwa produkty na noc. Ja zawsze nakładam coś na usta. Ja teraz używam bardzo dużo tych pomadek z serii matowej, no na przykład tak jak dzisiaj, i one mają to do siebie, że jak są często używane, to niestety przesuszają. Jeśli używacie ją raz na jakiś tam czas, to nic się absolutnie nie dzieje, przynajmniej z moimi ustami, ale jak używałam codziennie, też pokażę Wam właśnie za chwilę szminki w numerze 30, to tak jakieś delikatne skórki się pojawiły, więc ja zawsze nakładam też produkt, to akurat jest Oriflame.
To jest taki balsam, który możecie, ja go czasami i nawet pod oczy, na powieki nakładam, gdzieś tam na jakieś łokcie, jak są szorstkie, czy w ogóle takie miejsca gdzieś, jak macie na twarzy, nawet na ciele, możecie sobie stosować taki balsam, ale coś wazelinka. Ja pamiętam, moja mama jak kiedyś była konsultantką, to on po prostu już był i wtedy też był moim ulubieńcem, no wtedy jeszcze nie nagrywałam filmików, ale też bardzo, bardzo... przyjemnie mi się go stosowało, zawsze go mieliśmy w domu i teraz ja też go mam i też jakoś przypadkowo chyba był w jakimś tam zestawie, zamówiłam i bardzo się cieszę, bardzo dobrze mi służy i bardzo Wam polecam. Drugi produkt, o którym sobie przypomniałam, to jest Relastan. Ja nie wiem, czy w ogóle coś takiego jest dostępnego na rynku. Ja ten produkt miałam, tak dokładnie moja mama, kupiła sobie tabletki o tej właśnie nazwie z kwasem hialuronowym i była szminka do tego, oczywiście szminkę ja zawinęłam, mama tabletki i to jest zwykła pomadka ochronna, tutaj już mam końcówkę, wygrzebuję po prostu palce. Pomadka ochronna, która oczywiście ma pielęgnować, nawilżać nasze usta, ale dodatkowo co jest jej atutem, to to, że daje taki delikatnie opalizujący mleczno-różowy kolor na ustach, co po prostu dla mnie jest, ja uwielbiam coś takiego w pomadkach, uwielbiam takie pomadki, wiecie, że ja kocham nudziaki i jeszcze, wiecie, pielęgnuję dodatkowo ten efekt, no to po prostu wow. Dalej, moi drodzy, za chwilę przejdziemy do włosów, ale taki pojedynczy produkt to jest produkt na paznokciowy, czyli odżywka. Czy ja Wam ją będę tak polecać, że jest super wow, same ochy i achy, to może za bardzo nie, bo niestety ma formaldehyd i myślę, że nie dla każdego, nie jest ona dla każdego, bo słyszałam o osobach, które dostały bardzo dużego uczulenia od tego produktu. Ja go stosowałam kiedyś po tipsach, bardzo Wam się skarżyłam, że okropnie bolały mnie paznokcie. Teraz kupiłam i często właśnie kupuję tą odżywkę i jak malowałam paznokcie, to stosowałam ją jako po prostu produkt, jako bazę. Malowałam paznokcie na 3-4 dni i to była jako taka moja baza. Nie stosuję jej jako kuracji i w tym momencie wróciłam do niej, to jest 9 w 1, 8 w 1 już nie wystarczyło, marce Eveline. Wróciłam do niej, bo też miałam jakiś czas temu żele. A jak ma się żele, to delikatnie płytka paznokcia się spiłowywuje. No i niestety to skutkowało tym, że moje paznokcie były okropnie łamliwe. Ja jakbym nie smarowała niczym, to po prostu miałabym pałki cały czas. A nie lubię po prostu, chcę mieć jakieś paznokcie, chcę, żeby po prostu coś się działo na tych palcach, bo mam... ogólnie nie lubię swoich dłoni, bo są duże, jeszcze jak nie mam paznokci, to w ogóle wyglądają od jakiegoś chłopa. I po prostu kupiłam tą odżywkę i gdyby nie ta odżywka, to nie miałabym paznokci. Ona po prostu utwardza mój paznokieć, ja ją smaruję dwie warstwy po prostu na dzień dobry, zostawiam na tydzień czasu, czy tam na 3-4 dni, w zależności od tego, ile wytrzyma, bo czasami po prostu odpryskuję. No i dzięki temu mam paznokcie na swoich palcach. Gdyby nie to, to nie miałabym, ale czy ja po prostu uważam ten produkt za coś niezbędnego, no to musicie się zastanowić, bo to jest jednak formaldehyd trujący i tak dalej, i tak dalej. Są osoby, które po prostu wychwalają tą odżywkę pod niebiosa, bo uratowała paznokcie, powoduje wzrost ich i tak dalej, nie łamią się. No ja też tutaj jestem fanką, jeśli chodzi o nie łamanie się paznokci dzięki tej recepturze szwajcarskiej, ale ogólnie mam z nią związane troszeczkę złe wspomnienia ze względu na to po prostu pieczenie. I moi drodzy, przechodzimy do pielęgnacji włosów. Tak dużo i długo rozwodzić się nie będę, tylko Wam pokażę, które produkty teraz ominają mi moją pielęgnację i ogólnie sprawę związaną z moimi włosami, może tak. A ogólnie na temat mojej pielęgnacji włosów ja zostawię na osobny filmik, nagram Wam, poopowiadam troszeczkę więcej, bo jest co mówić, ale jeszcze troszeczkę muszę poczekać, żeby no żeby efekty były większe, tak? Bo jednak jest to pielęgnacja, którą stosuję od no miesiąca, jakoś tak blisko tego czasu. Słuchajcie, moi drodzy, to są 4 produkty. W sumie jeszcze używam oleju garganowy, olej makadamia, ale też czekam na jakieś takie większe efekty. Po pierwsze, jeśli chodzi o szampon, to ja tutaj najbardziej postawiłam na szampon z Green Pharmacy ze względu na moją skórę. Moja skóra głowy jest niestety wrażliwa. Ona, jak zmieniają się szampony i szampon niestety nie odpowiada jej, to pojawia się łupież, swędzenie głowy i po prostu... łupież, nienawidzę łupieżu, ale niestety tak niekiedy się zdarza. Ten produkt nie podrażnia mojej skóry głowy, nie ma on tutaj silikonu, z tego względu... włosy są niestety szorstkie, bardzo ciężko je rozczesać, więc tutaj za chwilę Wam pokażę produkt, który mi umila ten czas i ułatwia sprawę. Ale jeśli chodzi o sam szampon, to jest naprawdę bardzo delikatny dla mojej skóry. Myślę, że z włosami też nie robi nic złego, on jest do włosów zniszczonych i osłabionych z rumiankiem lekarskim. Nie ma SLS-ów, SLES-ów, ale pewnie ma jakąś substancję, która działa podobnie jak to właśnie składniki. Nie ma też parabenów i tak jak mówię, nie ma silikonu, więc nie wygładza Waszych włosów. Musicie mieć dodatkowo coś, co będzie Wam pomagało w tym, ale dla mnie, dla mojej skóry głowy jest odpowiedni, jest delikatny i to się dla mnie liczy, to jest dla mnie numerem jeden. I myślę, że też fajnie oczyszcza. I produkt, który mi ułatwia rozczesywanie, kiedy faktycznie te włosy, no...
nie za bardzo współpracują. Jest to mgiełka z firmy Elbiotica Biowat i to są włosy suche i zniszczone. Wydawało mi się, że to jest po prostu bomba silikonowa, ale kiedy wgłębiłam się w skład, powiem Wam szczerze, że szczęka mi opadła, bo są tu emolienty, są tutaj rzeczy, które mają wygładzać włosa, mają nadawać połysk, natłuszczać go, nabłyszczać, ale nie są to typowe silikony, więc duże, duże brawa. Polecam, myślę, że około 15 zł, jeśli macie problem z rozczesywaniem, to jest po prostu dwa psiknięcia i włosy cudownie się rozczesują. Dwie odżywki, które stosuję sobie naprzemiennie, to jest odżywka Dr. Sante Macadamia Hair, odbudowa i ochrona. To dokładnie balsam. Oczywiście no w składzie tutaj, jeśli chodzi o makadamię, no to jest na którymś na 5. czy 6. miejscu. Ogólnie skład nie jest bardzo zły, dlatego też kupiłam tą odżywkę 8,99 i w sumie z 4 produktów, które były dostępne z tej serii, ten miał najlepszy skład. Tak jak wiecie, rzuciłam okiem w sklepie, dosyć długo się zastanawiałam, do włosów osłabionych, tak? Tak, postawiłam na olejek makadamia i olejek arganowy na razie w swojej pielęgnacji, więc taką też odżywkę kupiłam. Ona nie wygładza bardzo mocno, myślę, że też nie zawiera silikonów, bądź też dużej ilości silikonów, więc włosy nie są, wiecie, takie takie gładkie, wygładzone, takie, wiecie, śliskie. Po prostu myślę, że ona nawilża, dba o moje włosy, pielęgnuje je, ale nie w taki sposób, wiecie, jak robią to silikony, czyli oblepiając je i wygładzając tak wizualnie. Jak na razie dobrze mi się spisuje, ale będę Was jeszcze informować, tak jak powiedziałam, w osobnym filmiku. No i odżywka, która po prostu, na którą stawiam, która jest w tym momencie moim numerem 1, to jest Hydra Tuker Hydrate Professional by Fama, to jest profesjonalna odżywka fryzjerska i tutaj oczywiście byłam przekonana na 100%, bo to dokładnie zrobił, tą odżywkę dokładnie dostałam od jednej z Was, dziękuję bardzo serdecznie, odlewkę i szampon. Szampon niestety mi się nie nadał, bo dostałam łupieżu, był bardzo mocno oczyszczający, z tego wynikało ze składu, bo skład sprawdziłam cały, tak samo sprawdziłam skład tej odżywki i jak ja zobaczyłam ten skład, to jest po prostu szok. Same emolienty, same rzeczy, które mają nawilżać, które mają regenerować, które mają po prostu nabłyszczać, natłuszczać, mają dbać o włosa i po prostu mają, tak strasznie je nawilżyć, że po prostu mają być zdrowe, lśniące, piękne, gładkie i no mam nadzieję, że takie będą. Opowiem Wam na pewno o mojej pielęgnacji w osobnym filmiku, tam Wam powiem o całym składzie. Jak na razie jestem bardzo, bardzo zadowolona. Dobra kochani, tyle w temacie pielęgnacji, przechodzimy do rzeczy kolorówkowych. Po pierwsze podkład. Podkład, który wygrzebałam i który miałam od dawna, który zobaczyłam u jednej z dziewczyn, że kupiła sobie i pomyślałam sobie, kurczę, ja też go mam. Powiem Wam szczerze, jestem zaskoczona, że on tak fajnie mi się spisuje. To jest Yoko Cashmere Finish Matte & Cover Foundation, faktycznie mat, daje takie matowe wykończenie, delikatnie pudrowe i myślę, że jeżeli skóra będzie tutaj skórą taką normalną, bo ja mam przetłuszczającą, więc troszeczkę muszę go jeszcze utrwalić, to niepotrzebne będzie zapudrowywanie tej cery. Chyba, że po prostu lubicie to jakiś taki delikatny puder. Bardzo ładnie wygląda na buzi, fajnie kryje, mam go w kolorze 100 Ivory. Nie, Ivory po prostu. J150, zmyślałam teraz. Ivory. Bardzo przyjemnie, bardzo fajna konsystencja, bardzo fajnie się nakładało, super krycie, ładnie wygląda na buzi. Faktycznie troszeczkę pudrowe wykończenie, ale nie jest to takie ciężkie, nie jest to takie nieprzyjemne, niekomfortowe. Bardzo fajnie mi się go stosowało i no mój ulubieniec na pewno w tym miesiącu i jeszcze w poprzednim, myślę, że tak. Dalej moi drodzy, brwi. Na brwi nakładałam zestaw do stylizacji brwi z Pierre Rene. W sumie dwa kolorki. Kupiłam go z myślą też malując, że będę malowała inne dziewczyny i też wiadomo, że nie wszystkie są blondynkami, nie wszystkie brunetkami, są przeróżne kolory włosów, więc i myślę też, że mi się fajnie to sprawdzi. Ja używam dla siebie dwóch kolorków. Jeszcze w sumie nie miałam okazji używać tego jasnego, ale może ktoś się trafi. Także zobaczymy. Ja jestem zadowolona. Brwi wyglądają bardzo naturalnie, bardzo ładnie. Dosyć fajnie napigmentowane. Troszeczkę bałam się tego, że takie kropki się robiły na tym produkcie, wy mi napisałyście, że to może być od brudnego pędzelka, może faktycznie tak jest, bo jak na razie pigmentacja się nie zmieniła i bardzo fajnie mi się stosuje ten produkt, on zawiera też tutaj wosk, który mi jest osobiście niepotrzebny, bo moje woski jakoś są, akurat te tutaj na brwiach ładnie wyglądają, nic się z nimi kompletnie nie dzieje, więc chociaż te stoją w miejscu i nic nie robią. I moi drodzy, co? Konturowanie. Mój ulubiony, kurczę, nie pokazałam Wam korektora, to za chwilę, trochę nie po kolei. Mój ulubiony rozświetlacz na ten miesiąc, na ten czas, to jest Vibo Diamond Illuminator. Ogólnie fajne wprowadzili i kuleczki rozświetlające, i te rozświetlacze, i korektory. Możecie zajrzeć, zachęcam. Numer 08065, troszeczkę długi. Teraz ogólnie jest taka faza na to konturowanie, wiecie, i mokrymi produktami, i wiecie, jakieś tam w sumie jest i konturowanie, i ocieplanie, i jakieś tam opalanie twarzy, także w ogóle, no, wszystko się zmienia. W każdym razie
Ten mogę Wam polecić, taki delikatnie szampański kolor, bardzo wygląda ładnie, naturalnie, ja go używam i jako rozświetlacz na twarz, i jako rozświetlenie kącika, i na łuk kupidyna, także naprawdę tutaj jest zastosowanie uniwersalne, myślę, że jako cień też by się fajnie spisał, bardzo ładny kolor, taki fajny mały, myślę, że takie fajnie szybko się zużyją, chociaż nie wiem, czy też szybko, ale wolę takie coś niż jakieś takie wielkie, bo wtedy można mieć kilka. Tak, moi drodzy, jeśli chodzi o kontur, to trzy produkty, wróciłam do produktu z Belle, który niestety mi się rozbił któregoś ranka i jest już jako produkt Denko. On jest oznaczony tutaj jako 4, nie wiem, czy to jest jego numer, w każdym razie tyle Wam mogę podpowiedzieć. On był tutaj taki jasny produkt i ciemny. Przypomniałam sobie o nim, malując koleżankę na wesele, musiałam mieć coś takiego bardziej ciepłego niż chłodnego, więc postawiłam na ten produkt i później też sobie oczywiście stosowałam. Bardzo fajny, bardzo przyjemny, ładny kolor, ładnie napigmentowany, ale mniej niż na przykład Bahama Mama, który za chwilę Wam pokażę, więc myślę, że dla osób początkujących naprawdę, naprawdę będzie spoko, ląduje w projekcie Denko, ale jeśli gdzieś będziecie miały okazję, to bardzo Was serdecznie zachęcam. Cena była niewielka, około 8 zł i efekt bardzo ładny na buzi. Przez to, że miał ten jasny kolor, naprawdę fajnie to wyglądało, wiecie, tak trójwymiarowo, nie płasko na pewno, on miał delikatne drobinki. I dwa produkty. No ten w sumie jest taki mocno napigmentowany i też myślę, że w tonacji takiej troszeczkę cieplejszej niż ten z Kobo, to jest Bahama Mama. On kosztuje dość sporo, bo 60 zł, ale myślę, że efekt jest naprawdę fajny, ja mam go dzisiaj. Mocny, jeśli lubicie mocny kontur, mocny bronzer, to jest produkt dla Was. Naprawdę jedno pociągnięcie daje już mocny kolor, trzeba go umiejętnie rozpracować na twarzy, żeby, wiecie, nie było żadnych plam, ale ja jeszcze osobiście nie miałam z nim takiego problemu. Nakładałam też dziewczynom, które malowałam, bardzo, ale to bardzo go lubię, dodatkowo te opakowania są naprawdę śliczne. No 60 zł to jest sporo, ale myślę, że warto. Produkt jest bardzo wydajny, świetnie napigmentowany i myślę, że jest godzien po prostu. Produkt z Kobo to jest produkt matowy, typowo matowy i już chłodny. Oni mają dostępne i bronzery, i rozświetlacze z tej takiej serii, w takich opakowaniach. Ja mam numer 311 i jest to typowy taki chłodny kolor, który już jest mniej napigmentowany niż ten Bahama Mama, no kosztuje dużo mniej, bo około 15 zł i jego troszeczkę więcej trzeba nakładać, żeby taki mocniejszy efekt uzyskać, ale to jest właśnie produkt do konturowania, tak? Bahama Mama już bym określiła takim produktem opalającym twarz, a to jest taki typowy produkt do konturowania, jak tak chcecie, wiecie, profesjonalnie swoją twarz wykonturować i zaznaczyć. Także tak, moi drodzy, bardzo go lubię, bardzo często do niego wracam. Ja czasami lubię taki chłodniejszy efekt na swojej buzi, myślę, że bardziej mi to pasuje niż taki typowy ciepły brąz, bo one wtedy wpadają troszeczkę w pomarańcze i tak się czuję niezbyt dobrze. Moi drodzy, korektor, o którym Wam wspomniałam, to jest Vibo Deluxe, który niestety skończyłam i też ląduje w projekcie Denko, ale naprawdę taki fajny, prosty, zwykły produkt rozświetlający. Bardzo prosto się go aplikuje. Ja dzisiaj sobie nakładałam na pod oczy korektor z Deli i to jest niestety korektor, który wymaga już takiego, wiecie, wpracowania w twarz niestety. To jest taki prosty, fajny, o fajnej konsystencji korektor. Może nie jakoś bardzo mocno rozświetlający, ale jakiś tam efekt daje. Myślę, że ma takie drobne drobinki, które fajnie rozświetlają. Nie jest to efekt taki, wiecie, wow, jak Kim Kardashian, ale delikatnie rozświetla, ładnie podkreśla te okolice i myślę, że za tam 13 czy 12 zł opłaca się, więc jak zastanawiałyście się, to fajny efekt daje, ale szybko się skończył. Ja też używam codziennie, może dlatego. Dalej, moi drodzy, dwie palety cieni. Paletka W7, której test Wam robiłam, makijaż, korzystałam z niej naprawdę już bardzo dużo razy. Bardzo ją lubię, kosztuje 30 zł w normalnej, regularnej sprzedaży. Ja kupiłam za 18 w promocji, minus 40. Kolory są po prostu moje. Po prostu moje, mogłabym mieć ją jedną i bym była zadowolona, bo jest i kolor jasny, i są ciemniejsze, i są czarne, i jakieś szare, i złote, i rdzawe, po prostu no rewelacja. Wszystkie oprócz tego produktu, oprócz tego cienia są napigmentowane bardzo, bardzo dobrze. Fajnie mi się z nimi współpracuje. Używałam je też w makijażach dla innych dziewczyn i naprawdę świetnie się spisała, więc myślę, że no, wykonanie tej paletki nie za bardzo, ale same kolory tutaj w środku są na duży plus. I moi drodzy, paletka, którą też widziałyście już bardzo dużo razy na moim kanale, to jest paletka Inglota, którą sobie sama skomponowałam. Takie brązy, wszystko na bazie brązu, beżu i takiego złota, o, właśnie tak moja paletka wygląda, o której też sobie przypomniałam, malując światkową, miałam jedną światkową,
którą malowałam, byłam taka zestresowana, bo wiecie, Świadkowa to jednak jest tak częściej bywa na zdjęciach niż inni goście. W każdym razie musiałam się bardzo, ale to bardzo postarać i bardzo się wgłębić w ten makijaż, bo była to już to blondynka o jasnej cerze, niebieskich oczach i jeszcze miała żółtą sukienkę do tego, także musiałam się bardzo postarać i użyłam właśnie takich cieni bardziej neutralnych, coś a la delikatnie wpadających w kolor taupe, czyli te, chyba używałam ten i myślę, że chyba używałam tego, już dokładnie nie pamiętam, ale w każdym razie postawiłam właśnie na markę Inglot. One mnie nigdy nie zawiodły i po prostu sobie przypomniałam, ja dawno nie używam cieni z Inglot, a teraz po prostu ten cień 357 nie schodzi z moich powiek, właśnie dzisiaj go też mam i na dolnej, i na górnej powiece. Dzięki temu makijażowi sobie przypomniałam, że mam taką fantastyczną paletkę. Bardzo Wam polecam cienie z Inglota, naprawdę są rewelacyjne. Na wszystkich, które mam, jeśli miałabym zostać z jedną tylko paletką, zostaję z tą, resztę wydaję, jak chcecie, bierzcie. Żartuję oczywiście, ale no jeśli miałabym wybrać najlepsze cienie, jakie mam Slicka, mam Catrice, mam Makeup Revolution W7, mam też cienie z Maca, wybieram Inglota. I tak, moi drodzy, rzęsy. Moje rzęsy są obdarowywane teraz trzema produktami, tak, aż trzema, moi drodzy, czyli serum i dwa tusze, standardowe dwa tusze, tak jak zawsze. Serum ostatnio, na serum narobiła mi ochoty Call Me Blondie i Karolina ze stylizacji pokazywała, jak uzyskać efekt sztucznych rzęs i właśnie postawiła na ten produkt. Faktycznie umiejętnie używany, odpowiedni czas, zanim nałożycie tusz, jeżeli tak naprawdę ten czas będzie odpowiedni, to rzęsy są mega, mega. Oczywiście minus jest taki, że tusze Wam się szybciej zestarzeją, bo dostaje się jakiś nowy produkt do nich do środka, obcy, i wtedy nie za bardzo te tusze się z tym zgadzają, ale no, jeśli chcecie mieć naprawdę efekt wow na swoich rzęsach, moje rzęsy były ostatnio w okrutnym stanie, nie wiem co się z nimi stało, kompletnie wyglądały tragicznie, musiałam po prostu doklejać cały czas połówki z Ardell 318. Odkąd mam ten produkt, ja nie potrzebuję sztucznych rzęs, moi drodzy, także super sprawa. No a te tusze znacie, tym rozczesuję, później tym pogrubiam i jest rewelacja. I ostatni produkt, produkty, moi drodzy, to są, coś mi do oka wpadło, to są produkty naustne, a mianowicie Golden Rose, seria też matowa, w numerze 30, czyli nudziak, który Wy oceniacie jako taki trupi, korektorowy, nie pasujący do mnie kompletnie, ja go uwielbiam i nic z mojego zdania nie zmieni, po prostu jest fantastyczny, bardzo go lubię, jest jasny faktycznie, ale ja czasami lubię na swoich ustach właśnie taki kolor, on w zależności od padającego światła tutaj właśnie wygląda na taki bardziej korektorowy, w świetle, w słońcu on ma taki delikatny pigment takiego koralu, pomarańczu, coś takiego. Ja go po prostu uwielbiam, jeśli lubicie nudziaki, to jest super. No i produkt, który też bardzo często używałam w ostatnim czasie, jest to produkt z Bell, niestety nie znam numeru, kupiłam w Biedronce za jakieś 7 zł chyba, bardzo przyjemnie mi się stosowało, do tej pory go lubię, on daje właśnie taki mleczny kolor, taką taflę na ustach, ja z rana lubię, jak się pomaluję, taki delikatny make-up, do tego takie usta, to jest po prostu cud, miód i malina, coś co ja właśnie oczekuję z rana, żeby widzieć, jak widzę siebie w lusterku, i ten produkt jest naprawdę do tego świetny, uwielbiam takie błyszczyki, on jest różowy z delikatnymi drobinkami, taki mleczny odcień daje i taki efekt delikatnej tafli na ustach, ja to bardzo lubię, wiecie zresztą, bo Wam już mówiłam tyle razy. I tak, moi drodzy, to było na tyle. Wszyscy moi ulubieńcy. Tak wyglądał ostatni czas, jeśli chodzi o kosmetyki nakładane na moją twarz. I co, dajcie mi znać, czy któryś z tych produktów używałyście, może któryś z tych produktów, nad którymś się zastanawiałyście, nie wiedziałyście, czy kupić, czy też nie, a ja Wam w czymś pomogłam. Także, moi drodzy, dajcie oczywiście znać, czekam na Wasze komentarze, jeśli zasłużyłam na kciuk w górę, to bardzo, bardzo proszę, jeśli na subskrypcję, to jeszcze bardziej proszę. I co, moi drodzy, trzymajcie się ciepło, mam nadzieję, że się widzimy w kolejnym filmiku, mam nadzieję, że się widzimy na Instagramie, bo tam jestem bardzo często. No i co, ja lecę do Sandry na kawkę, a Wy się trzymajcie i do zobaczenia, widzimy się. Mam nadzieję, że będziecie. Pa!